Trzebieszowicach w gminie Lądek-Zdrój przyznano promesy na zakup samochodów dla ochotniczych straży pożarnych. Środki finansowe trafiły do 13 jednostek z powiatów kłodzkiego, ząbkowickiego, wałbrzyskiego i świdnickiego. Ponad 1/3 środków pochodzi z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W kosztach współuczestniczą samorządy. To teren górzysty, bardzo trudny, wymagający, duże odległości. Myślę, że bardzo dobrze te środki będą służyć dla mieszkańców ziemi kłodzkiej. Gmina będzie musiała do każdego auta dopłacić 300 tysięcy złotych. I taka też kwota została już w Kudowie Zdroju na sesji Rady Miejskiej zabezpieczona. W piątek, 31 marca, dzięki zgodzie Rady Miejskiej 600 tysięcy złotych jest zabezpieczone i mamy nadzieję, że w tym tygodniu ogłosimy już zamówienie publiczne na zakup dwóch samochodów. Kudowa Zdrój ze względu na swoje specyficzne położenie, proszę pamiętać, że jesteśmy oddaleni 40 km od Kłodzka, a więc od działań Państwowej Straży Pożarnej, więc rzeczywiście my musimy czekać, długo czekać, aż państwowi strażacy do nas dojadą, więc całe bezpieczeństwo, cały ten pierwsza reakcja należy do ochotniczych straży pożarnej, więc bardzo nam zależy, żeby nasi strażacy, nasze 4 jednostki ochotniczych straży pożarnych były bardzo dobrze wyposażone, żeby ludzie byli wyszkoleni, bo na nich spoczywa bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców Kudowy Zdroju, jak i turystów przebywających do naszego miasta. Kudowa jest tutaj strategiczna pod względem odległości od Państwowej Straży Pożarnej, więc tam te dwa lekkie samochody będą, mówiąc kolokwialnie, robiły robotę, tak? Żeby tylko starczyło nam ochotników, młodzieży, która będzie zainteresowana w działaniu, bo skoro będzie sprzęt, to już tylko ludzie tutaj będą grali rolę. Każde wsparcie sprzętowe na pewno jest dla nas dużą pomocą jako Państwowej Straży Pożarnej. Po dużych poszukiwaniach znalazłem 200 tysięcy na wkład własny i wprowadziłem projekt uchwały autokorektą do budżetu i już te środki zostały uchwalone. W związku z tym mamy na wkład własny. Dzisiejsza promesa to już jest 400 tysięcy łącznie. Będziemy mogli ogłosić już od jutra przetarg. Pieniądze zostaną przeznaczone na lekki wóz bojowy dla OSP Trzebieszowice. Wynika to z chwili, dlatego że coraz większe problemy są z kierowcami z zawodowym prawo jazdy. Natomiast ten wóz do 3,5 tony da nam możliwość przede wszystkim taką, że każdy kierowca posiadający kategorię B będzie mógł wsiąść i wyjechać. Wspólnie z ochotnikami, druhami uzgodniliśmy, że będzie kupiony samochód lekki z napędem na 4 koła, tak żeby można było w naszym trudnym terenie wszędzie dojechać tym samochodem, no bo mamy ten duży samochód z napędem na 4 koła, ale przecież nie zawsze trzeba gnać duży samochód. Tym bardziej, że chcielibyśmy, żeby ten samochód był przygotowany do ratownictwa tak drogowego, jak i medycznego, żebyśmy mogli po prostu być przygotowani na każdą ewentualność. Samorząd dokłada 200 tysięcy. 200 tysięcy sponsorzy, czyli Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Zobaczymy też, jak będzie wyglądał przetarg, bo ceny rosną. Faktycznie jeszcze niedawno za 400 tysięcy taki samochód dało się kupić. Zrobiliśmy wstępne rozeznanie, to jest około 460 tysięcy, a zanim przebrniemy jeszcze część biurokratyczną, to boję się, że może to być 500 000. Ochotnicze straże pożarne na Dolnym Śląsku to jest prawie 700 jednostek, kilkanaście tysięcy druhów ochotników zrzeszonych w tych strażach. A nad tym wszystkim oczywiście czuwa Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, który mam przyjemność reprezentować na Dolnym Śląsku, też w tym okręgu wałbrzyskim czy kłodzkim. Czasy są trudne. Ta galopująca inflacja dotyka nie tylko konsumentów, ale też samorządy, jak i również w tym przypadku ochotnicze straże pożarne. Wiemy doskonale, że same jednostki, żeby zrealizować postępowanie przetargowe, przygotować specyfikacje do zamówienia publicznego, przeprowadzić cały proces przetargowy, śmiem twierdzić, że bez wsparcia samorządu nie mogłyby sobie poradzić. No i tutaj pewnie w tym przypadku też tak będzie wyglądało. Już mamy informację, że duża ilość środków finansowych, która trafiła na ten rynek pożarniczy, powoduje, że te ceny nowych samochodów pożarniczych rosną w zastraszającym tempie. Na całym Dolnym Śląsku wsparcie otrzymało 46 jednostek ochotniczych straży pożarnych. Nowe auta ulepszą i usprawnią codzienną pracę i zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców w sytuacjach, gdy będzie konieczna pomoc i interwencja strażacka.